Minęła 7:30, Łukasz Głowacki, dzień dobry, witam i zapraszam na Łodzią po regionie o poranku. Poranku wyjątkowo chłodnym, mglistym, także apel do kierowców, żeby jeżeli trzymają swoje pojazdy, samochody, rowery i motocykle na zewnątrz, wyszli 3 minuty wcześniej, bo trzeba będzie oskrobać szron z szyb i siodełek. A teraz o niezwykłej akcji To na to za mało, która zjednoczyła ludzi w Polsce i na świecie. Opowiedzą o niej pomysłodawcy i organizatorzy Wiktoria Chodakowska i Kamil Lemieszewski. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Skąd pomysł na tonę, że to za mało? Jest taki film Świat to za mało. Ale u nas tona to za mało i zbieramy jeszcze więcej. Zbieraliśmy ponad, no prawie, że 2 tony zabawek i różnych darów dla dzieci, ubrań także. I akcja zaczęła się w Inverness, to jest na Polish Heritage Day, gdzie Kamil Ziomski i Daniel Olejniczak, organizując koncert, który zrzesza Polonię na północy Szkocji, daleko tam, wpadli na pomysł, że robimy taki koncert, przyszło tysiące Polaków, więc może pomóżmy Polakom i dzieciom w domach dziecka w Szklarskiej Porębie oraz w Łodzi, więc zacznijmy zbierać rzeczy. Daniel obsługuje firmę transportową i stwierdził, że dobra, jak uzbieramy te rzeczy, to możemy przewieźć je, bo ja mam samochody. I tak się zaczęło. Zaczęliśmy kontaktować się z różnymi miejscami, gdzie mieszka Polonia w Szkocji, Anglii, Walii. I ludzie zaczęli znosić swoje rzeczy, zabawki. Zaczęliśmy je segregować, pakować w pudełka i chłopaki zaczęli wrzucać je do samochodów spedycyjnych i przewozić. Mówi pan o Polonii w Szkocji. Wyobrażenie takie, 20 lat temu to byliby potomkowie naszych lotników. A jak jest dzisiaj? Jak wygląda Polonia w Szkocji dzisiaj? Kto to jest? To są tak naprawdę ludzie z każdego szczebla, z każdej grupy społecznej. W samym Inverness jest około 30 tysięcy Polaków albo i więcej. W Edynburgu jest ponad chyba 300 tysięcy, w Londynie będzie około 2 milionów, więc jest to duża grupa ludzi, która zaczyna grupować się, zrzeszać. I na przykład w Inverness organizujemy Polish Heritage Day oraz kolejne imprezy, które ściągają Polonię i łączą ich ze Szkotami, ale także w Edynburgu. W tym roku brałem udział w kolejnym Polish Heritage Day, gdzie przyszły tysiące Polaków na to, żeby się razem zebrać i po prostu celebrować ten dzień. To ile jest tych zabawek? Już zebraliśmy prawie 2 tony, ja osobiście. A jakby pani spojrzała na nasze studio, zmieściłyby się tutaj w tym studiu, czy byłoby za małe? A one są różnego rozmiaru, różne są te zabawki. Właśnie cieszy to, że one są dla dzieci w różnym zakresie wiekowym. Także są to i rzeczy dla naprawdę malutkich dzieci, ale też takie rzeczy jakieś jak mini laptopy, coś co może faktycznie pomóc w edukacji, też w rozwoju dzieci. I tych rzeczy zebrało się naprawdę bardzo dużo. Piękna jest ta skala, bo zaczynało się właśnie jakiś czas temu, gdzie główny inicjator akcji, Daniel Olejniczak, woził pojedyncze paczki do Łodzi i pomyślał, że przecież można zrobić to na trochę większą skalę. W związku z tym właśnie zostało to ogłoszone, rozpromowane na portalach społecznościowych, rozpromowane tak z ust do ust. I zebraliśmy już właśnie prawie 2 tony. I co się dzieje z tymi tonami? Trafiają w 2 miejsca, tak? Tak, do Szklarskiej Poręby oraz do domu małego dziecka na Drużynowej. Cały czas nowe dary napływają w różnych miastach, na przykład Jacek Grzymała w Walii zaczyna koordynować tamte miejsce. Pani Agnieszka w Chówcu Harcerskim z Zuchami też zbiera w Edynburgu i tego mają coraz więcej, tylko musimy dostarczyć do nich spedycję i przewieźć do Łodzi bądź do Szklarskiej Poręby. Akcja rozwija się, dołącza coraz więcej grup polonijnych do nas, ale także dołączają do nas artyści i to nie tylko polscy artyści, ponieważ aktorzy z Grecji, aktorzy z Anglii, ze Stanów, z Gry o Tron między innymi nas wspierają, Sławek Uniatowski, Marcin Krajewski i dołączają kolejni, którzy promują to między sobą i publicznie. No, niedługo Brexit, może się okazać, że nie będzie tak łatwo przewozić zabawek przez kanał. Dołączyła do nas także firma spedycyjna, która obsługuje samoloty, więc jeżeli będziemy potrzebowali na szerszą skalę, mamy także. Ale to nie jest wszystko, ponieważ działamy w 2 strony.
Tutaj właśnie Wiktoria już jest w Łodzi i będzie nam pomagała jako łącznik między Polską a Wielką Brytanią. To co będzie taki łącznik robić? Łącznik robi to w zasadzie, co potrzeba zrobić czasami tu, czasami tam. Ja aktualnie przebywam w Łodzi i tutaj postaram się zarządzać, koordynować też akcją, która właśnie może zadziałać też w drugą stronę, czyli ja. Polacy mogą wspomóc dzieci, które mieszkają w Wielkiej Brytanii, ale już nie domy dziecka, tylko chodzi o polskie dzieci, które potrzebują polskich książek. W związku z czym, jeżeli mamy w domu książki do nauki języka polskiego, bądź też jakiekolwiek bajki w języku polskim, czy do nauki innych przedmiotów i one są nam zbędne, lub jeżeli chcemy zakupić takie i przekazać dzieciom właśnie z Wielkiej Brytanii, to jak najbardziej my chcemy je przyjąć. Gdzie? Dlatego... Gdzie? To jest kontakt do nas. Właśnie pracujemy nad miejscem zbiorczym. Jeżeli ludzie mają i chcą nas wesprzeć, prosimy o kontakt osobisty z Wiktorią albo ze mną. Także już działamy w tym temacie i mamy drukarnie, które mają zbędne książki i chcą też obdarować właśnie polonijne dzieciaki. Bardzo dziękuję za tę akcję i za rozmowę, a ja Państwa zachęcam do tego, żeby podzielić się własnymi książkami. Warto. To na to za mało. To na to za mało, tak. No nie będziemy, bo może w wersji elektronicznej też można przekazywać licencję. Bardzo dziękuję za rozmowę, a sprawdzamy teraz, co wydarzyło się lata, wieki temu w Łodzi i nie tylko. 22 października jest 295 dniem w kalendarzu. Do końca roku pozostaje 70 dni. 22 października 1895 roku wyruszył pociąg ekspresowy numer 56 z francuskiego Granville do stolicy kraju Paryża. W wagonach znajdowało się 131 pasażerów. Maszynista, chcąc nadrobić zaledwie kilkuminutowe opóźnienie, wjechał na dworzec ze zbyt dużą prędkością, około 40-60 km na godzinę. Nie zadziałały jednak hamulce zespolone, które ulokowane były na długości całego składu, a skuteczność hamowania samej lokomotywy okazała się niewystarczająca do zatrzymania całego zespołu pojazdów. Lokomotywa przebiła ścianę dworca i spadła na ulicę przed nim. W wyniku wypadku zginęła jedna osoba, która znajdowała się przed dworcem Montparnasse.